Witajcie w następnym materiale NTG w praktyce. Dzisiaj wstępna diagnostyka jamy brzucha. Zapraszam do materiału. Na początku takie globalne badanie brzucha poprzez jakby sprawdzenie, w którym kierunku powłoki brzuszne się przesuwają, w którym kierunku się nie przesuwają i potem jak możemy sobie to analizować. Zatem takim chwytem cylindrycznym obejmujemy sobie przestrzeń prostego brzucha. Możemy się wkleić głębiej, możemy to zrobić bardzo powierzchownie. Tutaj naprawdę ja zalecałbym, żeby najpierw zrobić to bardziej powierzchownie, bo kiedy zaczynamy łapać bardzo, bardzo mocno, głęboko brzuch, a problem jest właśnie w jamie brzucha, może to być niekomfortowe dla pacjenta, może on zareagować napięciem, co będzie Wam wpływało na potencjalnie to, że zbadacie troszeczkę gorzej ten brzuch. A zatem powierzchownie badam sobie powłoki brzucha, obejmuję sobie prosty brzucha i pierwszy kierunek, który wykonuję, będę sobie robił od siebie i do siebie. I w tym przypadku widzę, że tkanka ode mnie w lewą stronę idzie bardzo fajnie, natomiast od pacjenta, tak, czy od lewej strony do mnie jest jakieś ograniczenie. Czyli już jakby potencjalnie będę zainteresowany obszarem po stronie lewej. Następnym kierunkiem, który sobie obieram, jest kierunek dogłowowy, doogonowy. Tak, czyli znowu na początku sobie wybieram ten luz, kieruję siły do góry, do kaudalnie i widzę, że ten ruch, kierunek dogłowowy jest w jakiś sposób ograniczony. Czyli już mam dwa kierunki. Lewa strona, dół brzucha. Następnym kierunkiem, który będę badał, są tak zwane diagonalne. I tutaj nie ma znaczenia, w którym kierunku to robię. Mogę sobie zrobić najpierw lekką rotację lub po prostu, kiedy obejmuję brzuch, po prostu idę w kierunku do żołądka, do dołu biodrowego. I tutaj widzę, że jest fajnie, z leciutkim takim ograniczeniem od samego żołądka. No i badam kolejną diagonalną. OK, i tutaj ten kierunek. I teraz łączę to sobie wszystko razem. Tak, tutaj w naszym skrypcie mamy taki tak zwany zegar, gdzie możemy sobie to zobaczyć, jaki kierunek, jaki narząd. I teraz tak, wiem, że u pacjenta interesuje mnie bardziej strona lewa. I obieram kierunek, który był najsztywniejszy. W tym przypadku to był kierunek od pacjenta do mnie. I tutaj topograficznie mamy jej to grube. Także już swoją technikę, swoją terapię będę kierował właśnie w tym kierunku. Dodatkowo coś mi wychodziło w obszarze żołądka i w obszarze właśnie dołu biodrowego po lewej stronie, czyli znowu kierunek jelito grube, więc już będę zainteresowany bardziej tą stroną lewą. Ale tutaj jakby nie będę pokazał terapii na te konkretne struktury, tylko jak Wy możecie sobie to zbadać i jak możecie właśnie obrać ten kierunek. Natomiast teraz chciałbym przejść do takiej techniki globalnej pracy na brzuchu, aby otworzyć ten brzuch, żeby wyciszyć właśnie narządy wewnętrzne, aby to Wam pomogło lepiej i skuteczniej otworzyć właśnie pracę do jamy brzucha. I teraz jak to będziemy robili? Poproszę pacjenta, żeby zgiął swoją nogę. To jest swój uniwersalny bałek, tak? I oprzyj proszę o mnie nogę. Super. I teraz co to powoduje? Powoduje to, że ściana brzucha, która jest po mojej stronie, leciutko będzie się rozluźniała. Kładę sobie dłoń w okolicach kąta górnego przedniego i drugą rękę biorę, kładę na żebrach. Tak? To są jakby punkty, gdzie będę przekładał swoje dłonie. Teraz jedną ręką, tą, która jest bliżej mnie, będę jakby zatapiał się po dole biodrowym i będę tak schodził, będę kompresował brzuch i lekko schodził po dole biodrowym. Natomiast druga strona, druga ręka będzie kompresowała żebra. Chodzi o to, żeby doprowadzić do takiej lekkiej inhibicji, do takiego właśnie ściśnięcia jamy brzucha. I teraz jeżeli ja sobie wybiorę ten ruch, to będę oscylował, czyli będę szedł zarówno jedną ręką do drugiej i drugą za pierwszą. I to nie jest technika ściskania, tylko to jest technika tak jak mamy piłę moja, twoja. Kiedy ja popycham rękę, to ta ucieka. Kiedy tą cofam, to ta goni, tak? Czyli oscyluje jednocześnie jedną ręką do drugiej. To powoduje, że narządy, które są w jamie brzucha, zaczynają się poruszać i takie ruchy oscylacyjne bardzo fajnie wpływają na układ autonomiczny i tutaj właśnie ten układ przyspółczulny zaczyna być pobudzany, gdzie jama brzucha zaczyna się rozluźniać. Więc jeżeli ja mam jakieś napięcia
takie, które są gdzieś tam wokół narządu, one mogą bardzo fajnie tutaj spowodować, że te napięcia mi zejdą, dzięki czemu ja będę mógł dochodzić głębiej do struktur, które są po prostu położone w jamie brzucha. Także jak wygląda ta technika? Kładę rękę na brzuchu, lekko kompresuję, wybieram sobie tutaj ten ruch w dole biodrowym i potem drugą ręką kompresuję. I teraz zaczynam sobie oscylować. Robię to około 2 minuty. Mogę zauważyć, że pacjent na przykład zaczyna delikatniej oddychać, tak? Zaczyna to oddychanie właśnie się wyrównywać. To może wyglądać w ten sposób, że jest to poprzez kompresję, którą wykonuję, może to być odbierane, że no tak, pacjenta będzie bolało. Może się tak zdarzyć, że w pierwszym odruchu pacjent się lekko napnie, tak? Ale to nie jest tak, że ja tą technikę robię bardzo, bardzo, bardzo głęboko, tylko chcę ją robić powierzchownie. I z czasem ja mogę sobie wchodzić nawet delikatnie głębiej. Możecie też poczuć, że napięcie, które macie na początku, się rozluźni. Ale najczęściej będzie sytuacja taka, że kiedy wejdziecie w okolice dołu biodrowego, pacjent tak się nawet lekko skrzywi albo powie, że no troszeczkę czuje, że boli. I kiedy dołożycie kompresję właśnie związaną z żebrem, to pacjent powie, o, czuję, że jest teraz lepiej, jest przyjemniej. Także to jest technika, która jest bardzo fajnie otwiera brzuch, jest takim skutecznym otworzeniem jamy brzucha do dalszej terapii. I kiedy zrobię jedną stronę, przechodzę na drugą i robię to po drugiej stronie. Raczej nie robię tego w ten sposób. Mi osobiście jest to trudniej. Wolę przejść sobie na drugą stronę, wybrać sobie dół biodrowy, skompresować żebro, pooscylować kolejne 2 minuty i wtedy przechodzę do terapii, do tych punktów, które wyszły mi we wcześniejszym badaniu. Jeżeli jesteś zainteresowany taką diagnostyką, takim poglądem na pacjenta, serdecznie zapraszam na nasz kurs, jakim jest MTG w ujęciu klinicznym. Odsyłam Was do linku, tam możecie zobaczyć naszą ofertę. Jeżeli jesteście zainteresowani, zapraszam. Teraz chciałbym pokazać taką dodatkową ciekawostkę, jak możecie sobie jeszcze pacjenta zbadać poprzez tak zwany test pępka. Kiedy włożymy palec w pępek, możemy sobie ocenić kierunek dogłowowy, doogonowy, do siebie, do boku i po skosie. Tak? I teraz, kiedy będę miał restrykcję, to mogę zobaczyć, co się kryje za tą restrykcją. I teraz, kiedy widzę, że jest restrykcja dogłowowo, to znaczy, że mam napięcie pod pępkiem. I jakie tutaj mam narządy? U kobiet będzie to macica, pęcherz, u mężczyzny głównie patrzymy pod kątem pęcherza i jelita cienkiego. Jeżeli idę kierunek do głowy, od głowy w kierunku do kaudalnie, to będzie to okolica dwunastnicy, tak? Splot słoneczny. Kiedy idę od boku do siebie, to będzie to jelito grube. Kiedy idę od siebie do boku, tak? Czyli w tym kierunku, to będę miał tutaj narząd, jakim jest jelito cienkie. Kiedy idę po diagonalnych, tak? Od pachy do dołu biodrowego i będę miał restrykcję tutaj, to znaczy, że jestem zainteresowany terapią wokół żołądka. Natomiast kiedy idę od dołu biodrowego w kierunku pachy, interesuje mnie dół biodrowy po tej stronie i tutaj mam zastawkę krętniczo-kątniczą, czyli połączenie jelita cienkiego z grubym. U kobiety może być to temat związany z jajnikiem. Natomiast kiedy idę od lewego dołu biodrowego w kierunku prawej pachy, będzie to zastawka tutaj jelita grubego, tak? I u kobiet jajnik. Natomiast kiedy idę od pachy w kierunku biodra, będę zainteresowany wątrobą i pęcherzykiem żółciowym. Także to możemy sobie już przełożyć jako pierwszy test. Potem możecie przejść do bardziej globalnych technik i możecie sobie to potwierdzić. Także te dwa sposoby na badanie brzucha możecie już fajnie wykorzystać w swoim gabinecie. Potem poprzez tą technikę, którą Wam pokazałem, możecie ten brzuch sobie wstępnie otworzyć i przejść do konkretnej techniki na konkretny narząd. Jeżeli jesteś zainteresowany takim spojrzeniem na pacjenta w gabinecie, serdecznie zapraszam na kurs. Jeżeli jesteś ciekawy po więcej materiałów, daj znać w komentarzu, polajkuj, zasubskrybuj kanał. Po prostu zapraszam Cię do interakcji. Dzięki za obejrzenie. Widzimy się w następnych materiałach. Cześć!